Odbyła się dzisiaj kolejna rozprawa przeciwko Włodzimierzowi Eś, oskarżonemu o prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Sędzia, po zapoznaniu się z opiniami biegłych lekarzy sądowych, którzy orzekli o niemożności stawienia się oskarżonego w najbliższych 3-4 miesiącach, odroczyła rozprawę do dnia 28 lutego 2013 roku. Poinformowano także zebranych na sali sądowej, iż obrona złożyła wniosek o wystąpienie do Sądu Najwyższego, aby przekazać całe akta sprawy i całą sprawę do innego równorzędnego sądu ze względu na dobro tutejszego sądu rejonowego. Wniosek obrony będzie rozpatrzony 5 listopada.